Mam na imię Alicja, mam 26 lat, pracuję w międzynarodowej grupie w serwisie internetowym. Czerwca wychodzę za mąż, dlatego postanowiłam się zgłosić do konkursu. Zaczynając organizację ślubu półtora roku wcześniej, stwierdziłam, że to jest najlepsza opcja do tego, żeby teraz się zmienić. No ale minął już ponad rok i niestety nie zrobiłam ze sobą nic, bo zawsze mi się wydawało, że mam tak strasznie dużo czasu. Wcześniej miałam kilka podejść do siłowni, ale przychodziłam na siłownię i błąkałam się jak dziecko we mgle. Nie wiedziałam, co robić, dlatego teraz myślę, że jeżeli będę miała trenera, będzie mi podpowiadał, co mam robić, to jest ten czas, że w końcu mi się uda. W chwili obecnej odżywam się moim zdaniem bardzo niezdrowo. Pracuję w biurze, więc jest to praca siedząca. Bardzo dużo podjadam słodyczy czy jakichś takich właśnie przekąsek, które nie powinny być podjadane. Myślę, że na pewno to nie będzie łatwe wyzwanie. Mam wokół siebie bardzo dużo osób, które mnie wspierają, dlatego mam nadzieję, że będą mnie i właśnie wspierały i pilnowały, żeby wszystko mi się udało. Myślę, że na pewno będę bardziej pewna siebie. Będę bardziej pewna siebie, będę lubiła siebie, będę lubiła patrzeć w lustro i nie wstydziła się, tak jak w chwili obecnej, wstydzę się nawet mówić do tego aparatu. Moje postępy możecie śledzić na grupie na Facebooku Fit Adept Challenge. Cześć, nazywam się Tomek Woźniak, jestem trenerem Fit Adept. Przed nami kolejny 3-miesięczny challenge, który zapowiada się bardzo ciekawie. Jestem po wstępnym treningu z Alicją. W głowie rysuje mi się wstępny plan naszej współpracy. 3 najbliższe miesiące to będzie bardzo dużo pracy wykonanej na siłowni. Postaram się tak, żeby Alicja dostała wycisk, ale zobaczycie, że te efekty pojawią się stosunkowo szybko. Także obserwujcie i do zobaczenia.